Pewnie raczej nie kojarzycie zimy z tornadami, jednak czas od grudnia 2021 do stycznia 2022 był dosyć aktywnym okresem dla twisterów w stanie Kentucky. Potężne burze zaczęły się 10 grudnia 2021 roku, pozostawiając za sobą ponad 400-kilometrowy szlak zniszczeń. 1 stycznia kolejnych 6 burz uderzyło w stan, choć żadna nie przekroczyła poziomu F1. W tym okresie kamera w dzwonku do drzwi zarejestrowała jedno z tych tornad przechodzące w pobliżu werandy domu. Gwałtowne wiatry dają popis swoich możliwości na werandzie, unosząc śmieci i różne przedmioty i rzucając je w różne strony. W oddali widać, jak uginają się drzewa, a w pewnym momencie kolumna wspierająca dach obraca się w lewo. Elementy dachu przelatują przez podwórze, a stół zalicza twarde lądowanie nieopodal ciężarówki. Wreszcie tornado mija, w samą porę na powrót właściciela domu, by mógł ocenić straty. Szczyt sezonu tornad w Kentucky ma zazwyczaj miejsce od kwietnia do maja i można się spodziewać około 21 zdarzeń rocznie. Według Centrum Prognozowania Burz w samym styczniu 2022 roku miało miejsce 48 tornad. I co ciekawe, żadne z nich nie wydarzyło się w Alei Tornad, czyli pasie od Oklahomy przez Kansas po Nebraskę. Luksemburg, znany również jako Wielkie Księstwo Luksemburga, to kraj bez dostępu do morza, otoczony przez Belgię, Francję i Niemcy. Na granicy francusko-belgijskiej leży małe miasteczko Patancze, znane z bycia gospodarzem największego w kraju dorocznego karnawału katolickiego. Było to też pierwsze miasto w Luksemburgu wyzwolone z okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej. Ale Patancze stało się sławne z innego powodu. 9 sierpnia 2019 roku, gdy potężne tornado wielowirowe o sile F2 przetoczyło się przez miasteczko. Wiatry wiejące z prędkością 115 km na godzinę uszkodziły 160 budynków, raniąc 19 osób i niszcząc każdy napotkany dach. Jeden z mieszkańców pozostawił włączone kamery monitoringu, gdy Twister przeszedł przez jego podwórze. Początkowo zdaje się, że zaledwie lekki wiatr wieje wśród drzew. Jednak w sekundę wszystko się zmienia. Gdy wiatr ją wzmaga, niszczy domek dla dzieci. Zdawać by się mogło, że inne rzeczy przetrwają, ale tak nie jest. Po chwili tornado przechodzi przez podwórze, unosząc wszystko, co nie jest przytwierdzone na stałe, do ziemi. Ostatecznie uderza w sam dom, powodując jeszcze większe straty. Nie wiemy, dlaczego obraz robi się czerwony. Być może wiatr uszkodził kamerę. Gdy wichura mija, możemy zobaczyć pełną skalę zniszczeń. Zauważcie, jak podwórko wyglądało przed i po zdarzeniu. To wszystko wydarzyło się w zaledwie 30 sekund. Tornado z Patancze przemierzyło 14 km, zostawiając za sobą, jak to określił miejscowy policjant, pas spustoszenia. 100 osób straciło swoje domy, niektórzy mogli dokonać napraw, lecz wielu musiało walczyć o odszkodowanie z firmami ubezpieczeniowymi. Nawet na rok później niektórzy poszkodowani nie mieli stałego domu. Pod koniec września 2018 roku dwudniowe ognisko tornad w rejonie Krainy Wielkich Jezior w Kanadzie wywołało 37 tornad między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą. Przyczyniły się one do około 295 milionowych strat na terenie tych dwóch państw, przy czym większość miała miejsce po stronie amerykańskiej. Nadal jednak Ontario i Quebec doświadczyły gwałtownych burz i wichur z paroma twisterami. Wichury przetoczyły się przez Quebec, pozostawiając tysiące ludzi bez prądu 22 września. Kamery monitoringu sprzed quebeckiego sklepu złapały dwa przerażające ujęcia, pokazujące, jak potężne były te wichury. Nagranie zaczyna się od kamery skierowanej na parking, pokazując, jak wiatr przewiewa śmieci w kierunku aut. Nasila się gwałtownie, a padający deszcz zakłóca obraz kamery, by następnie ją zniszczyć. To, jak szybki jest wiatr, jest niemal surrealistyczne. Wtedy nagranie przekierowuje się na dwie osoby stojące na werandzie podczas przejścia burzy. Walczą o życie, trzymając się co sił i kuląc głowy, by fruwające śmieci ich w nie nie trafiły. Najgorsze w końcu mija i tych dwoje nie może uwierzyć w to, co właśnie widzieli. W jednej chwili spokojny dzień zmienił się w koszmarne zjawisko pogodowe, dosłownie w mgnieniu oka. I równie szybko, jak to się zaczęło, było już po wszystkim. Według Hydro Quebec co najmniej 129 tysięcy domostw było bez prądu do godziny 21 w piątek 21 września. Ponad 60 ekip naprawczych wyruszyło w teren, by zreperować uszkodzone linie energetyczne, a kanadyjskie władze wydały alert o porywistych wiatrach w całej prowincji. Liczące niemal 39 tysięcy mieszkańców Spartanburg w Karolinie Południowej jest 11 co do wielkości miastem w stanie. Zostało nazwane na cześć lokalnego oddziału biorącego udział w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych, zwanego Legionem Spartańskim, który rzecz jasna swoją nazwę zaczerpnął od starożytnych wojowników. 23 października 2017 roku tornado klasy F2 przetoczyło się przez centrum Spartanburga, powodując ogromne straty dla wielu domostw i firm. Kamery monitoringu wewnątrz fabryki pokazują, jak to jest, gdy uderza tornado. W garażu wszystko zdaje się pracować jak na co dzień, gdy kilkoro pracowników wygląda przez okno, by sprawdzić, co się dzieje.
ale pogoda się pogarsza i wszyscy biegną się schronić, gdy wiatr wdziera się do budynku. Jeden z mężczyzn ledwo uchodzi z życiem, gdy tornado przewraca ściany. Coś uderza w kamerę i zaburza jej obraz, przez co tracimy wizję aż do odejścia tornada. To, co zostało, to sterta betonu i poskręcanych metalowych prętów. Wyobraźcie sobie, z jaką prędkością musi wiać, by przewrócić wózek widłowy. Na szczęście nie odnotowano żadnych rannych, nadal jednak tornado spowodowało straty wynoszące około 5,6 miliona dolarów. Według meteorolożki Jennifer Watson tornada nie są rzadkością w Karolinie Południowej, ale nie są codziennością. Pomijając powstałe szkody, jesteśmy pewni, że ci pracownicy po prostu cieszyli się, że wyszli z tego pokoju. Uderzenia pioruna nie należą do rzadkości, ale złapanie ich w zbliżeniu na filmie już tak. Uderzają bez ostrzeżenia i znikają w mgnieniu oka. Jedynymi kamerami, które są w stanie złapać ten moment, są kamery monitoringu, które bez przerwy rejestrują i mają dość szczęścia, by akurat być skierowanymi tam, gdzie trzeba. W 2014 kamery w Parku Stanowym w Nowym Jorku uchwyciły moment, w którym piorun rozrywa drzewo na kawałki. Widzimy jasny błysk i górna część drzewa spada. W niektórych miejscach zerwało nawet korę. Niedawno, w 2019 roku, kamera umieszczona w dzwonku do drzwi zarejestrowała uderzenie pioruna, który podpalił dom. Na nagraniu co prawda nie widać ognia, ale na szczęście strażacy przybyli na czas, by zgasić jego zarzewie i nikt z osób będących wewnątrz tego domu nie ucierpiał. To nagranie zostało opublikowane przez Straż Pożarną w Rosenberg jako przypomnienie o tym, by zawsze być czujnym podczas burzy. Porobaskie to nadbrzeżna miejscowość południowo-zachodnia w krańcu Nowej Fundlandii w Kanadzie. To mała społeczność zaledwie 3,5 tysiąca osób. Jednak większość z nich musiała się ewakuować w wrześniu 2022 roku, gdy uderzył huragan Fiona. Fiona była pierwszym dużym huraganem sezonu w 2022 roku. Burza czwartej kategorii przeszła przez Ocean Atlantycki i narobiła bałaganu na Karaibach, nim przeszła dalej w kierunku wschodniej Kanady. Wiatr wiejący z prędkością 165 km na godzinę i fale wielkości tsunami uderzyły w wybrzeże Porobaskie. Kamery monitoringu uchwyciły moment, gdy wyrwały dwa domy z fundamentów. Potężne fale podmywają oba domy, sprawiając, że dryfują bez trudu i uderzają w sąsiednie budynki. Widzimy też, jak samochód zostaje wypluty z pomiędzy dwóch domów, by następnie spłynąć w dół drogi. Według doniesień wiatry i burze Fiony zmyły do morza ponad 100 budynków. Miejscowi nazwali to wydarzenie zmieniającym całą społeczność i jedną z najgorszych burz, jakie kiedykolwiek widzieli. Od Karaibów po Kanadę Fiona spowodowała straty w wysokości ponad 2,68 miliarda dolarów. Nim uderzyła, kanadyjskie centrum huraganowe wydało ogłoszenie. Burza będzie potężnym wydarzeniem dla atlantyckiej Kanady i wschodniego Quebecu. Biorąc pod uwagę ciśnienie atmosferyczne, Fiona zapisała się jako najpotężniejszy huragan w historii Kanady. Guangdong jest nadbrzeżną prowincją w południowych Chinach, zamieszkana przez ponad 126 milionów osób, co czyni ją najbardziej zaludnionym regionem w kraju. Reprezentuje ono też największą gospodarkę Chin, a z PKB o wysokości 1,95 trylionów dolarów plasowałaby się między Brazylią a Włochami, gdyby była odrębnym państwem. Jednak pomimo swoich sukcesów gospodarczych, prowincja Guangdong, podobnie jak reszta Chin, nadal mierzy się z poważnym problemem osuwisk. 11 kwietnia 2019 roku ulewne burze zrzuciły masę wody na prowincję. Kamery monitoringu na autostradzie pokazują dwa auta jodące jak gdyby nigdy nic. Wtem, dosłownie znikąd, schodzi osuwisko, pochłaniając czarne auto. Biały samochód gwałtownie hamuje, ledwo zatrzymując się w porę. Nagranie pokazujące następstwo osuwiska ukazuje tworzący się korek, podczas gdy pracownicy próbują odblokować drogę. Szczęśliwie byli w stanie utrzymać jedną nitkę jezdni przejezdną. Jeśli zaś chodzi o kolegę w czarnym aucie, to zarówno jemu, jak i autu nic się nie stało. Jeśli kiedykolwiek utknęlibyście w aucie pod osuwiskiem, nie panikujcie. Panika jest prawdopodobnie najgorszym, co można zrobić w jakiejkolwiek kryzysowej sytuacji. Z drugiej strony, łatwo powiedzieć niż zrobić. Rama waszego samochodu jest dość wytrzymała, aby udźwignąć błoto i gruzy podczas mniejszych zdarzeń. Nie otwierajcie okien ani drzwi i czekajcie cierpliwie na ratunek. Ventisville w stanie Missouri to małe miasteczko na obrzeżach St. Louis. Było ono najszybciej rozwijającym się w dwóch ostatnich dziesięcioleciach miastem, co oznaczało, że potrzebowało więcej szkół, by kształcić dzieci nowych mieszkańców. Jedną z tych szkół jest Centrum Opieki Dziennej zwane Future Stars Academy, Akademią Przyszłych Gwiazd. W maju 2021 roku ulewne deszcze zrzuciły na Ventisville więcej wody niż się spodziewano. Deszcz doprowadził do cofki hydraulicznej w Akademii, sprawiając, że zewnętrzna klatka schodowa została zalana wodą. Można to zaobserwować przez okno jednej z klas, choć nie jest to tak dobrze widoczne, aż do czasu, gdy metalowe drzwi się nie wyłamują, wpuszczając całą tą wodę do sali.
Woda wiruje, niosąc ze sobą wszystkie dziecięce zabawki i ławki. Gdy powódź się uspokaja, pozostawia za sobą basen mętnej wody i wirujące zabawki. Dyrektorka Centrum Opieki Emilia Vaughn postanowiła zachować pozytywne myślenie. Znajdując się w piwnicy, pomieszczenie było wyposażone w pompę ściekową. Gdy deszcze ustały, pompa wyciągnęła całą wodę. Gdyby nie pompa, dyrektorka szacuje, że szkody byłyby o wiele większe. Okazuje się też, że na chwilę przed zdarzeniem w pokoju był nauczyciel. Prawdopodobnie nic by się jej nie stało, ale nikt nie chciałby stać w tej wodzie. Luoyang w Chinach to prefektura licząca około 3,3 miliony mieszkańców. Znajduje się ona w strefie klimatycznej determinowanej przez monsuny, co umiejscawia ją między klimatem półpustynnym a wilgotnym. Zimy mogą być zimne i suche, a lato gorące i mokre. 5 października 2021 roku kamery monitoringu uchwyciły moment, gdy niespodziewane osuwisko zmusiło dwóch mężczyzn do ucieczki, gdy niemal porwało budynek, w którym chwilę wcześniej stali. Sądząc po rozstawionych wszędzie wiadrach i płynącej ciurkiem wodzie, padało już od jakiegoś czasu. Mężczyzna pojawia się w drzwiach budynku na końcu parkingu, gdy bez ostrzeżenia potężne osuwisko uderza w ściany zaledwie parę kroków od niego. Ucieka, a tuż za nim jego przyjaciel. Pierwszy z nich szybko ocenia straty i idzie przestawić samochód. Zapewne mogą naprawić ścianę, z autem nie poszłoby jednak tak łatwo. Dla Chin lawiny błotne i osuwiska są poważnym problemem. Pochłaniają setki żyć w sezonie deszczowym, dochodząc nawet do 1000 rocznie. Te katastrofy są najczęstsze w rejonach górskich, gdzie dużą rolę w problemach Chin z powodziami odgrywa wycinka lasów. Gdy nie ma dość roślinności, drzew i krzewów, by wchłonąć wodę deszczową, spływa ona zbyt szybko, powodując powodzie błyskawiczne. To osuwisko nie było jeszcze takie złe, mogło być o wiele gorzej. Palu to stolica centralnego Sulawesi w Indonezji. W 2018 nawiedziło ją potężne trzęsienia ziemi i powstały w jego efekcie tsunami, powodując przeogromne zniszczenia. Wydarzenia w Palu pochłonęły ponad 4000 żyć i zniszczyło ponad 70 tysięcy domów. Spowodowały, że meczet, centrum handlowe i 8-piętrowy hotel zapadły się, nie dając możliwości ucieczki dla ludzi. Alert o nadchodzącym tsunami został rozesłany przez SMS, ale rezydenci Palu otrzymali informację, by nie spodziewać się nic wyższego niż pół metra. Właściciel domu oddalonego o około 100 metrów od plaży zostawił włączony monitoring, gdy nadeszła fala. Ten, kto przewidział jej półmetrową wysokość, nie mógł się bardziej pomylić. Wszystko zaczęło się nieco po 18. Podczas rodzinnego ogniska na podwórku rozpoczęło się trzęsienie ziemi. Widzimy, jak wszystko się trzęsie, samochód zjeżdża w tył, a skutery się przewracają. W tle widać, jak rodzina trzyma się metalowych drzwi, by przetrwać trzęsienie. Nie mają pojęcia, że najgorsze dopiero nadchodzi. Zaledwie kilka minut później kamera przechodzi w tryb czarno-biały i bez ostrzeżenia dosłownie ściana wody zalewa całe podwórze. Sięga aż do szczytu drzwi, nim zacznie opadać, pozostawiając masę przypadkowych śmieci rozrzuconych po całym terenie. Fala tsunami w Palu osiągnęła ostatecznie co najmniej 2 metry, a wiele osób zgłosiło, że fale dosięgnęły drugiego piętra ich domów. Trzęsienie o magnitudzie 7,5 stopnia uderzyło w półwysep Minahasa w okolicy 70 km od miasta. Było to najbardziej śmiertelne trzęsienie ziemi na świecie w 2018 roku i najgorsze w Indonezji od 2006.